That's not right. A nie da się. That's not right. W sumie tutaj nie ma takiej potrzeby. Ukryte anglosaskie skarby. Co roku setki domorosłych poszukiwaczy skarbów ściągają do Saxton, aby szukać legendarnych anglosaskich skarbów, które według pogłosek spoczywają ukryte w okolicach miasta. Niektórzy wierzą, że trzecia nieodkryta anglosaska korona wciąż może być ukryta gdzieś w głębokich lasach, bezdennych jaskiniach lub piaskach okolicznych plaż. Wiadomo, że od V wieku przez bliżej nieokreślony czas tą częścią Anglii rządziło trzech anglosaskich wojowników. Długo po ich odejściu najcenniejsze skarby królestwa zostały zakopane wzdłuż jego granic. Przedmioty te miały chronić kraj przed smokami, złymi duchami i niezmordowanymi w swych rabunkowych zapędach hordami wikingów. Uważa się, że królestwo Pendreda zapadło się do morza na skutek średniowiecznego trzęsienia ziemi. Bogactwa Aldwulfa zostały przetopione po normańskiej inwazji z 1066 roku. Panowało powszechne przekonanie, że taki sam los spotkał skarby Ganwulfa, jednak w XIX wieku odkryto m.in. hełm bojowy i miecz. Miecz odnaleziono w wodach wielkiego trzęsawiska, a hełm odsłoniły wysokie wiosenne przypływy. Odnalezienie tych przedmiotów wskazuje, że wiele skarbów Ganwulfa, w tym jego legendarna korona, wciąż może znajdować się w okolicach Saxton. Tak jak w przypadku jego ojca i brata, skarby Ganwulfa mogły zostać zakopane, ale nie zostały odkryte przez bandytów czy ludzi kościoła. Ominął je również niszczący wpływ morza. Perspektywa odnalezienia korony jest wyjątkowo kusząca, przez co miasto i jego okolice przeżywają każdego lata istny nalot poszukiwaczy skarbów. Warto zauważyć, że miejscowi ludzie nigdy nie udali się na poszukiwanie ukrytych skarbów, nawet w czasach wielkiej biedy. Zabobonni wierzą, że na Saxton spadnie wielkie nieszczęście, jeśli korona zostanie zabrana z miejsca swego spoczynku. Teraz, gdy dwie anglosaskie korony są już zniszczone, kluczowym jest, by duch Ganwulfa dalej pilnował miejsca, miasta, chroniąc ludzi przed nieszczęściem, zepsuciem, a nawet czymś o wiele gorszym. Stare drogi Anglii widziały, jak smoki, czarnoksiężnicy i przeróżne bestie gnębiły spokojnych farmerów i rybaków. Czy te stworzenia powrócą, gdy ktoś ukradnie koronę? Otóż oto ciekawe rzeczy. Skarby Ganwulfa i kolejne wiadomości o koronach. Historia pewnego budynku w Saxton. Naszej chatki. Przez ostatnie stulecia wszystkie budynki w Saxton zmieniły swoje oblicza, jednak żaden nie zmienił się tak bardzo jak chata portowa. Stara chata portowa. Przytulona do krawędzi wewnętrznego muru portowego, chatka ta nosiła niegdyś nazwę załadowni portowej i była pewna kołowrotków, rolek, bloczków i lin. Łodzie rybackie podpływały do sklepionego przejścia na tyłach budynku, gdzie mogły rozładować swoje zdobycze. That's Harbour Cottage. No dobra. To stamtąd czytał tą tabliczkę, W późniejszych latach przejście zamurowano, a mały budynek zaadaptowano na mieszkanie dla przyjezdnych rybaków i ludzi szukających schronienia przed surowym Morzem Północnym. Budynek miał wtedy dwa piętra, jedno służyło za magazyn dla łodzi i ekwipunku, drugie mieściło kwatery. Do tego dochodziła jeszcze zdradziecka zapadnia. Dalsza historia obiektu jest dość tajemnicza. Jego właścicielem został Eduardo de Molina, bogaty kupiec z południowej Hiszpanii. Powód jego przybycia, jak i kupienia samego budynku, pozostaje wielką niewiadomą. Eduardo popełnił samobójstwo w latach 50. Poniżej znajdują się znane nam informacje dotyczące Eduardo i chaty portowej. Śmierć w chacie portowej. Eduardo de Molina przybył do Saxton zaraz po wojnie i wywarł na mieszkańcach bardzo duże wrażenie. Przez lata wybrzeże miało okazję doświadczyć wielu wydarzeń, choćby poprzez handel czy turystykę, ale nieskazitelne garnitury Moliny, jak i jego egzotyczny wygląd, były czymś zupełnie nowym dla miejscowych ludzi. Do tego czasu był już właścicielem m.in. strażnicy, chaty portowej i domu Dickensa. Jego ciało znaleziono w chacie portowej. Dyndało sobie pomiędzy zapadnią a niższym piętrem. Nie ustalono, dlaczego Eduardo zdecydował skończyć ze sobą właśnie w taki sposób, ale plotka głosiła, że na kilka dni przed śmiercią przeżył wielkie rozczarowanie. Ponoć szukał czegoś w związku ze swoją rodziną lub interesem. To jego zdjęcie. Oto kolejne zdjęcia, no właściwie to rysunek. 1950-2007 plus. To co, rok 2007 już musiał być. Czyli teraz mamy jednak... no czasy nam współczesne. Znów dochodzimy do tego miejsca. Wcześniej... to tylko z rysunku może była chata portowa uwieczniona, a tutaj jest zdjęcie.
Okulary czyje? Rozbite okulary. 2 dni po zniknięciu Emily na wybrzeżu nieopodal Saxton znaleziono wyrzucone na brzeg jej okulary. Po samej Emily ślad zaginął, chociaż jej ojciec kontynuował poszukiwania w całym kraju przez wiele lat. Co mogło się przytrafić? Czy została porwana? Czy udała się do jaskiń przy Saxton i zgubiła drogę? A może spadła z klifu przy starym sklepie żeglarskim? Zniknięcie Emily może pozostać tajemnicą na zawsze. Smutne. Jaskinie Saxton. Ten naturalny labirynt jaskiń i tuneli istnieje od czasów prehistorycznych i od zawsze przyciąga geologów, archeologów oraz miłośników zjawisk paranormalnych. Niektórzy mówią, że niemożliwym jest zmierzenie długości wszystkich przejść, bo wydają się zmieniać z każdą wizytą. Policja ostrzega i zaleca przyjezdnym, aby zwiedzali tylko pierwsze metry jaskiń i nie zapuszczali się głębiej. Zbyt łatwo można się zgubić w ciemnych, zawiłych tunelach. Zwiedzajcie i podziwiajcie cuda natury, ale nie za cenę życia własnego lub swoich bliskich. No chyba, że ma się noktowizor, jak Nigel. No ale też ryzykował życiem, bo deska mu się złamała. I kto wie, co by było, gdyby nie znalazł wiosła. Zwyczaje i przesądy, rybacy, ludzie z miasteczka i przyjezdni wspominają, że w pochmurne dni słychać dobiegający z jaskini głos jakiejś kobiety. Niektórzy mówią, że brzmi on jak smutna pieśń, inni utrzymują, że bardziej jak zawodzenie lub wołanie o pomoc. Poniżej znajduje się możliwe wyjaśnienie tego zjawiska. Los Emily Traver. W 1940 roku w jaskiniach nieopodal Saxton wydarzyła się tragedia. Emily Traver, córka miejscowego lekarza, zginęła przypuszczalnie w jaskiniach lub w ich pobliżu, po tym jak porwał ją silny przypływ. Mimo że jej ciała nigdy nie znaleziono, kilka dni po zniknięciu morze wyrzuciło na brzeg jej okulary. Za jej życia miejscowi często widywali Emily, opisując ją jako pełną ciepła, dobroduszną i kochaną przez wszystkich młodą damę. Niektórzy wierzą, że to właśnie do niej należy głos, który można usłyszeć w pobliżu jednej z jaskiń, nazywaną obecnie jaskinią Syreny. Czyli co, ta pani mówiąca coś o Sasance? To Emily była? Miejscowi rybacy nie opuszczają portu, jeśli danego dnia usłyszą głos Emily. Wierzą, że próbuje ich ostrzec przed zgubą czekającą na Morzu Północnym. Na całym świecie rybacy kierują się przesądami. Nawet dziś w mieście obecność Emily jest niemal namacalna. Emily była miłośniczką botaniki. Często można było ją spotkać w lesie i na klifach nieopodal miasta, gdzie szukała rzadkich roślin i kwiatów, może sasanki. Powiadają, że to właśnie dociekliwość i pragnienie wiedzy doprowadziły do jej przedwczesnej śmierci. Ostatnio często pojawiają się doniesienia o zauważeniu ukochanego teriera Emily imieniem Squeer. Powiadają, że poczciwe zwierzę wędruje po okolicy w poszukiwaniu swojej właścicielki. Ciekawostką jest fakt, że pies zmarł dokładnie w rok po śmierci Emily. Fajne takie ciekawostki, przesądy, legendy, a my szukamy dalej. Kobieta. Możemy spojrzeć jej w oczy, które pulsują ektoplazmą. Cóż za spostrzeżenie. Oj, biblioteka miejscowa, więc coś przeczytamy. Być może. Stare rody Anglii Pewlali. Wydanie trzecie z aż 12 ilustracjami. O, stare rody Anglii. Rozdział trzeci. Rasetowie, czyli ten pan grabarz. Raset. Raset. Wymowa Raset. Będę wiedział już. Raset. Pochodzenie prawdopodobnie. Rzeczownik. Kolor rudobrunatny. Nie wiem co to jest RZ. Tkanina rdzawo-brunatna, tkanina domowej roboty, jabłko, szara reneta. Nazwisko pochodzi od staroangielskiego słowa o źródłosłowiu starofrancuskim, ruset, którego etymologia wywodzi się ze słowa rus, francuskiego czerwony i starołacińskiego łaciński rusus. Najwcześniejsze wzmianki o angielskiej rodzinie rasytów pochodzą z kroniki anglosaskiej, z angielskiego Domesday Book, sporządzony na żądanie Wilhelma, zdobywcy spis gruntów z 1086 roku i dotyczą Saxton. Jeden z wpisów informuje nas, że Rasytowie posiadali i uprawiali ziemię pomiędzy lasem Carrion i Saxton. Do średniowiecznych czasów tereny te były podmokłe. Później okolice zmelioryzowano i przystosowano do celów uprawnych, a znacznie później rodzina Rasytów wsławiła się obsadzeniem okolicy zagajnikami.
Hill House, czyli dom na wzgórzu, stał się domem rodziny Rasytów od jego ukończenia w 1547 roku. Stoi na miejscu wcześniejszej rodzinnej siedziby, o której ciężko szukać wzmianek w kronikach. Wielu ludzi sądzi, że krypta w kościele Woolcombe jest połączona z podpiwniczeniem dawnego domu siecią podziemnych korytarzy i tuneli. Jedna z miejscowych legend opowiada o procedurze przemytniczym i pirackim, który rzekomo kwit onegdaj w tej okolicy, jednak są to tylko niepotwierdzone pogłoski. Wiadomo jednak, że wielu członków rodziny Rasytów zmarło podczas epidemii ospy i dżumy. W latach późniejszych członkowie rodziny Rasytów rozjechali się po świecie. Niektórzy wyemigrowali do Kanady, inni do Australii i Ameryki. W kraju pozostało niewielu potomków Rasytów, choć powiadają, że niewielka ich grupa zamieszkuje okolice pradawnej wioski Northfield i pracuje w okolicy. Rozdział czwarty. Eigerowie. Wymowa Eiger. Ale postacie, z którymi rozmawialiśmy, mówiły Eiger, więc ja też tak mówiłem. Fragment ziemi lub pola, kapłan lub pastor, zbiorowa nazwa, którą określa się ptaki z rodziny wronowatych. I tu jest zdjęcie. Proszę spojrzeć, to zdjęcie, identyczne zdjęcie, właściwie to był obraz, widział Nigel w śnie, który śnił pierwszej nocy, czyli ostatniej nocy. Tak, jak mówiłem, jeden z sierpem, jeden z krzyżem. I ten z krzyżem to był ten, którego widzieliśmy w kościele. Niby jakiś tam przodek proboszcza, on był też proboszczem. Ciekawostka. Więc no, te rzeczy trzeba mieć na uwadze cały czas, żeby fabułę jakoś ogarniać. Pochodzenie prawdopodobnie saksońskie. Eigerowie byli niegdyś zamożnym, trzymam się tej wymowy, Eigerowie. Eigerowie byli niegdyś zamożnym i powszechnie znanym rodem, jednak do dzisiejszych czasów całkowicie zniknęli z powierzchni Anglii. Podczas ery wiktoriańskiej częściowo wyemigrowali, wiążąc swoje losy z nowymi koloniami i ich bogactwami. Z tych, którzy pozostali w okolicach Saxton i Northfield, pozostało czterech braci. Byli oni właścicielami domu przy Raven Lane. Kronikarze nie mogą dojść do porozumienia, którzy bracia mieszkali w domu i kiedy się urodzili. Thomas Eiger jest wymieniony na tablicy pamiątkowej kościoła w Northfield jako założyciel parafii w 1799 roku. Biorąc pod uwagę, że ten sam Thomas Eiger pojawia się na portrecie rodzinnym w 1899 roku, wydaje się to niemożliwe. Tak więc albo bracia mieli dość specyficzne poczucie humoru, albo też Thomas Eiger dożył ponad 100 lat. To jest ciekawe. Ale założył parafię w 1799 roku, więc musiał mieć ze 20 parę. Musiałby mieć ze 120 parę. I tak wygląda, jeśli to o to chodzi. Jeśli to jest ten portret rodzinny. Spośród wszystkich braci najbardziej znanym jest Frederick Eiger, którego wysiłek włożony w unowocześnienie miasta Saxton, w tym budowę magazynu na sieci rybackiej i odbudowę muru portowego w 1847 roku, to nie lada osiągnięcia. Niewiele wiadomo o Nathanielu Eigerze, my jeszcze o nim nic nie słyszeliśmy, choć ze szczątkowych informacji można wywnioskować, że był żądny sławy, wiedzy, władzy i pieniędzy. Powiadają, że pod olbrzymimi organami w kościele parafialnym w Woolcombe, w wielkiej zdobionej kamiennej urnie, do dziś spoczywają jego szczątki. Stare rody Anglii dalej. Same organy napędzane parą gigantyczny potwór muzyczny, zostały zaprojektowane i zbudowane właśnie przez Nathaniela. Podobna konstrukcja tych organów wpędziła również w nędzę pozostałych członków rodziny. William Eiger, ostatni z angielskiej linii rodziny, zmarł w biedzie i samotności w swoim domu w Northfield, mamrocząc coś o wielkiej tajemnicy, którą musi komuś zdradzić. Był mocno przekonany, że ma do przekazania coś wielce ważnego dla Saxton. Niestety zmarł nagle, dostawszy wysokiej gorączki i zabrał swój sekret do grobu. W środowiskach akademickich krąży teoria, że William i jego bracia byli związani z legendą zaginionej korony anglosaskiej, lecz pogłosek tych nigdy nie potwierdzono. No ale w pamiętniku coś pisał o tej koronie Thomas Eiger, a William Eiger wiadomo, że był chorowity. Rozdział 5. Górnejowie. Aha, czyli tak. Stary Nick. W XVIII wieku żył? Wymowa Górni. Niech będzie Górni. Miasto we Francji, wzniesienie pomiędzy dwoma dolinami, miejsce zbiegu dwóch strumieni. Pochodzenie normańskie. To nazwisko pochodzi od nazw różnych miejscowości we Francji. Górni, czy choćby Górni Enbrai w Saint-Maritim. Rodzina Górniów była niegdyś znana w całej Anglii. Jak wiele innych rodów osiedliła się w Wielkiej Brytanii po inwazji normańskiej w
1066 roku. Po wzięciu w posiadanie ziem w Anglii, Kornwalii, hrabstwie Kentu, rodzina Gurneyów dość szybko awansowała do rangi wielkich posiadaczy ziemskich, przy czym Gurneyowie wielce dbali o swe włości. Ich pola zawsze przynosiły bogate plony, drzewa obsypywały się owocami, a bydło mnożyło na potęgę, dzięki czemu rodowi nigdy niczego nie brakowało. Poprzez liczne małżeństwa i udane spółki w interesach, rodzina na długie lata zagwarantowała sobie bogactwo i dobrobyt. Dobrą pasce przerwała jednak dżuma, która wybuchła w XV wieku. Angielscy Gurneyowie ponieśli chyba największe straty, gdyż zaraza w ciągu zaledwie 2 tygodni zabiła prawie całą rodzinę. Do XVII wieku odrodzili się i przez wiele kolejnych dziesięcioleci ponownie cieszyli się dawnym przepychem. Najsłynniejszy z angielskich Gurneyów był Nicholas Gurney. Był kolekcjonerem dzieł sztuki i znanym bywalcem Malnowi, eleganckiej dzielnicy Londynu, będącej siedzibą wielu galerii sztuki. Często organizował tam przyjęcia i koncerty charytatywne. Był także znany jako mecenas sztuki. Jedną z największych pasji Nicholasa Gurneya były podróże, a zdobyte w kraju i podczas wojaży zagranicznej antyki badał z ogromną pasją. Niestety Gurney nie zdołał odnaleźć skarbu. Jego okaleczone ciało odnaleziono nieopodal rezydencji rodzinnej w Northfield. Szczątki spoczęły w kościele parafialnym w Northfield, zaś miejsce spoczynku przyozdabia dość dużych rozmiarów podobizna, którą Gurney sam zaprojektował. Kilka przedmiotów z jego kolekcji dzieł sztuki wciąż skrywa tajemnice swego pochodzenia, jednak nie przeszkadza to w ich wystawieniu w największych galeriach sztuki tego świata. Koniec. Sporo znów było czytania. Aha, to jest to. No to też już mieliśmy w innym miejscu, więc nie trzeba tego czytać.